dla was jeszcze jedną małą niespodziankę. Dopóki nie złowię żadnej ryby, to się dzisiaj nie odzywam. Także na wszelki wypadek żegnam się z wami. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Siedzi. Dosłownie w tym momencie miałem się poddać. To jest to, o czym wam mówiłem tyle razy. Nie wolno się poddawać. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Jestem znów na moim dużym ulubionym jeziorze i mimo tego, że mam uśmiech na twarzy, to humoru najlepszego nie mam. Słuchajcie, dwa dni temu byłem tutaj przez ponad 7 godzin. Ponad 7 godzin w deszczu, w ulewie prawie bezustannej. Do tej pory moja łódka jest mokra, wszystko jest pozalewane. Nawet w te dwa dni suszenia gdzieś tam w garażu nic nie dało. Tak mocno padało i przez te 7 godzin pływania po całym zbiorniku miałem jedno branie szczupaka. Ta woda jest specyficzna. Ja nie chcę mówić, że to jest najtrudniejszy zbiornik we wszechświecie, bo łowiłem nawet na trudniejszych. Ta woda po prostu ma swoje humory. To jest bardzo głęboki zbiornik sielawowy. Nawet na jednym z ostatnich odcinków pokazywałem wam 56 metrów głębokości na tej wodzie. I tutaj średnia naprawdę jest bardzo, bardzo duża. Także żeby tutaj ruszyły się ryby, muszą być przymrozki. Mamy połowę listopada i jest naprawdę ciepło. Oczywiście ciepło w stosunku do tego, co powinno być o tej porze roku, bo tak, jest zimno, jest kilka stopni, woda ma troszkę ponad 8 stopni, co jest no dosyć sporo jak na tą porę roku, nawet bardzo dużo. Tak czy inaczej, no jest zdecydowanie za ciepło. Część ryb siedzi jeszcze bardzo głęboko w trzcinach. Do tego mamy taką pogodę przez prawie cały sezon. Nie rozumiem tego. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Także jest za ciepło, nie ma wiatru i część ryb siedzi bardzo głęboko w trzcinach. Część ryb siedzi bardzo głęboko na otwartej wodzie. Także nie jest to łatwe łowienie. Ja dzisiaj jestem ostatni raz na tym zbiorniku. Jeżeli nic się nie wydarzy, to robimy sobie troszkę przerwy od tej wody. A mogę wam zdradzić, że już bardzo niedługo ruszam na nowy gatunek. Znaczy nowy, już tam kiedyś się pojawił, ale zupełnie nowe miejsce. Zobaczycie, mam nadzieję, z tego wyjazdu fajne odcinki. Natomiast tą wodę zostawiam nie dlatego, że ja nie mogę tutaj nic złowić. Bo wiecie doskonale, ja jestem takim człowiekiem, że jeżeli ktoś by tutaj przyjechał na moją wodę, złapał 15 szczupaków, w tym metrówkę, 105, to ja bym tutaj siedział od rana do wieczora i wyłowił bez przerwy do końca możliwego sezonu. Bo taki jestem, że jak wiem, że są tutaj te ryby, jak wiem, że one żerują, a ja po prostu nie umiem ich złowić i wiem, że to jest tylko i wyłącznie moja wina, wtedy z przyjemnością, nawet bez efektów, jestem nad wodą, próbuję, zmieniam, kombinuję. Natomiast tutaj mam kilku znajomych, widziałem kilka łódek jeszcze w ostatni weekend i naprawdę tutaj nie łowi nikt. To nie jest tak, że rybacy zniszczyli do końca to jezioro, to nie jest tak, że nie ma sensu tutaj już być, natomiast to nie jest dobry po prostu okres na tego typu łowienie. I ja jestem takim człowiekiem, który jak nie musi, to nie inwestuję w rzeczy, które dla mnie są ważne. Chodzi mi o to, że po prostu kiedy przez ostatnie 3 lata udawało mi się gdzieś dopaść jakieś pieniążki, to nie kupowałem sobie silnika, nie kupowałem sobie nowej łódki, tylko inwestowałem w zupełnie inne rzeczy. Ja do tej pory noszę spodnie, które mają z 15 lat, kurtka Lotto, którą widzieliście jeszcze jakiś czas temu, ona też ma z 15 lat przynajmniej. To nie jest tak, że ja zupełnie nie dbam o swój wizerunek, chociaż może to tak trochę wyglądać. Natomiast chodzi mi o to, że dla mnie są rzeczy ważne i ważniejsze. I w momencie, kiedy ja pływałem przez ostatnie 3 lata na wiosłach po tym wielkim zbiorniku, to oczywiście marzył mi się silnik, marzyła mi się lepsza łódka, która pozwoli mi na nagrywanie większej ilości odcinków, ale dla mnie były rzeczy ważniejsze. Dla mnie było ważniejsze to, żeby kupić kolejną baterię, żeby te filmy były dłuższe, żeby kupić licencję na muzykę, żeby coś tam poprawić i w to inwestowałem przez masę czasu. Teraz jest nowa łódź Bass 360 Solarskiego, jest silnik, gdzie ty jesteś? Pro Tour 65, macie linki do nich w opisie. Dzięki temu jestem w stanie ruszać jeszcze dalej. Dzięki temu jestem w stanie rzeczywiście zanotować progres w moim łowieniu. Nie chodzi mi o wyniki, ale chodzi o to, że mogę być dalej, mogę łowić więcej, mogę zostawać dłużej na miejscówce, mogę szybciej na tą miejscówkę dotrzeć i to już jest dla mnie mega ważne. Także wolałem przez te 3 lata w ogóle nie inwestować w tego typu rzeczy, odkładać gdzieś tam i potem dopaść już naprawdę mega fajny sprzęt. I dzisiaj, tak jak widzicie, jest znowu flauta.
Ja nagrywałem odcinki między innymi o tym, czy warto łowić w taką flautę i zawsze, absolutnie zawsze może być najgorsze ciśnienie, pełnia księżyca, a w ogóle katastrofa ekologiczna i trąby powietrzne i zawsze jest szansa na to, że jakiś szczupak weźmie. To nie jest tak, że powinniście się poddawać, jeżeli widzicie takie warunki. Natomiast prawdę mówiąc, troszkę mi ręce opadają, kiedy w końcu dopadłem tą wspaniałą łódkę, dzięki której mogę na wielkich falach pływać. W końcu, po tylu latach siedzenia w domu, w biurze, kiedy tylko trochę mocniej wiało i kiedy te szczupaki właśnie się ruszały najbardziej, nie ma praktycznie dni z wiatrem. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jestem prawie pewien, że to się zmieni. Ale przydałoby się trochę tego wiatru. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja dzisiaj znów jestem na szczupakach, znów jestem na okoniach, będzie coś się działo, to będę próbował dalej, nie będzie się działo kompletnie nic, to zostawiam to jezioro na jakiś czas pod kątem drapieżników, polecimy sobie na nową wodę, między innymi super płytki zbiornik PZW, gdzie trafiają się niezłe szczupaki, zupełnie inne łowienie, wkręty, duże gumy, prowadzenie gdzieś tam przy powierzchni, może być fajnie, do tego wyjazd już w poniedziałek, o którym się dowiecie całkiem niedługo, troszkę więcej, ale na razie wam nic nie zdradzę, a teraz zabieram moją łódkę, zabieram mój silnik i ruszam dalej. Wybaczcie za ten długi wstęp. Zakładam jakiś deszczak, bo już zaczyna padać i spróbujemy coś złowić. Trzymajcie kciuki bardzo, bardzo mocno, bo silnikowi też się przyda trochę motywacji, także jakaś tam łapka w górę jak coś, nie? I lecę spróbować dopaść coś od wujka Posejdona. Tak, na pewno na łączkę. Na pewno na łączkę. Na pewno. Tak, tak. I tak. Na pewno. I na razie wystarczy. I mam dla was jeszcze jedną małą niespodziankę. Zaczynam od szczupaków, potem zaraz spróbuję dopaść jakiegoś okonia, jeżeli tutaj szczupaki nie będą reagować. I dopóki nie złowię żadnej ryby, to się dzisiaj nie odzywam. Także na wszelki wypadek żegnam się z wami. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. No mam nadzieję jednak, że usłyszycie mnie jeszcze w tym odcinku. Żegnajcie. Jest! Jest ryba! Niemożliwe! W końcu mogę się odezwać! W końcu mogę się odezwać! Jak dobrze! Jak dobrze! Bardzo delikatne branie! Malutki szczupaczek niestety! Ojej! Ojej! Ale w końcu! W końcu mogę się odezwać! Zobaczcie, zapięty tylko za dozbrojkę! Opa! Dozbrojka odczepiona od mojej przynęty! To jest to, o czym wspominałem wielokrotnie! Teraz się odpiął do zbrojki i zapiął na główny haczyk, skacząc tutaj. Malutka ryba, teraz się zaczepił znów za główny haczyk, ale był zaczepiony tylko za dozbrojkę. Dozbrojka wypina się z przynęty, tak żeby taki szczupaczek takiej fajnej przynęty nie pogryzł. Uciekaj, maluchu. Bardzo delikatne branie niestety, ale w końcu mogę zacząć się odzywać. Bardzo delikatne branie, niestety. Nie wiem, czy to widzieliście, ale wyszedł mi naprawdę fajny szczupak do przynęty. Czy naprawdę fajny? No taka 65, 70 na łące, na której ostatnio miałem branie w szamana i nie chcę tutaj się bawić właśnie w jakieś szamaństwa, ale te ślady na szamanie bardzo zbliżone do śladów, jakie mógłby zostawić ten szczupak, który dzisiaj wyszedł. Nie sądzę, żeby przez dwa dni patrolował tą samą łączkę. Chociaż kto wie, wcale nie wykluczone, teraz do mojej dosyć wolno prowadzonej przynęty wyszedł do samej łodzi, zawrócił i,
i nie było już żadnego brania. No słuchajcie, no masakra jakaś, masakra. Nie chcą brać okonie, nie chcą brać szczupaki, ani płycej, ani głębiej. Ta ryba gdzieś tam z 5 metrów wyjechała, tutaj zaraz za łąką. To jest jedno z miejsc, które zawsze obławiam. No i prawdę mówiąc, tak się zastanawiałem, bo dzisiaj przede wszystkim miał być odcinek o tej wędce. Chodź tu. Och. To jest nowy kijek od Maximusa, Gravity do 12 gramów. Słuchajcie, ja wam muszę to pokazać. Trochę podkręcę hamulec. To jest kijek właśnie do łowienia takimi trochę większymi przynętami na okonie. I zobaczcie, z jednej strony kijeczek jest szybki. Ta szczytóweczka bardzo fajnie pokazuje brania, a z drugiej strony okoń 30 będzie wyginał ten kij po prostu w pół. Także nie mogłem się doczekać, aż połapię okoni. I dzisiaj przede wszystkim chciałem właśnie za tymi okoniami popływać, ale nie dzieje się absolutnie nic. Ja pływam 4 godzinę, miałem 2 brania okonia i to prawdopodobnie takiego. No i teraz ten szczupaczek. Natomiast chcę zrobić te trzcinki jeszcze do końca i potem ruszyć na wielką, wielką wyspę na samym środku jeziora i tam popróbować za tym szczupakiem chwilę. Jak ryba jest tak nieaktywna, to myślę, że jedyną opcją, chociaż no w wędkarstwie nigdy nie ma czegoś takiego jak jedyna opcja, ale myślę, że najlepszą opcją będzie jednak próbowanie przechytrzenia tych nieaktywnych szczupaków leżących na dnie gdzieś na łąkach. Jeżeli one nie chcą żreć, to raczej nie będą stały tutaj na granicy tego trzcinowiska, raczej one właśnie będą gdzieś na łąkach podwodnych, gdzieś na blacikach, gdzieś za tymi łąkami poprzyklejane do samego dna. I jak akurat odpowiednio zagram przynętą lub podpyskiem, to może ten instynkt szczupaka sprawi, że zaatakuje moją przynętę, może coś się uda wyholować. Zaczynam powoli dopływać do tej górki podwodnej. Zatrzymam się najpierw na kancie zielska i otwartej wody. Tam popróbuję na dużą gumę trochę porzucać. A potem z kolei wpłynę najpierw na łąkę, na to wszystko, co jest najbardziej zarośnięte i spróbuję nad tym zielskiem połowić. A potem z kolei ustawię się na głębszej wodzie, na kancie, na końcówce tego zielska i otwartej wody i tam popróbuję też pod nie popukać gdzieś za szczupakiem jakąś dosyć dużą gumą. Na kancie nic nie widać, także zakładam jakąś dużą gumę i zaraz popróbujemy po samej łące coś dopaść. Nad taką łąką nigdy nie wiadomo, co będzie stało. Jest ogromna górka na samym środku jeziora. Tutaj no, każda ryba może być. Naprawdę każdej wielkości szczupak, łącznie z nową życiówką moją. Bez najmniejszego problemu. Także postaram się tutaj dosyć wolno nad łąką prowadzić moją przynętę i zobaczymy, czy coś się wydarzy. Jak nie, to wtedy mówię, trochę głębsze partie i też dosyć duża guma. Załóżmy coś, co będą dobrze widziały na całej tej górce. Kotwica na metrową wodę. Teraz tak, tam mam bardzo duże głębokości i fajne zejście. Tu mam kant tej roślinności, a tutaj mam tą wielką, wielką łąkę. Także z tego punktu w zasadzie jestem w stanie obłowić i bardzo płytką wodę, i to zejście, które moim zdaniem będzie najciekawsze, i tą głęboką wodę, gdzie też mogą być jakieś ryby. Czas porzucać. Takie łowienie, no, na chybił trafił trochę. Bo tutaj w każdym miejscu może być stać szczupak, w każdym miejscu może być branie. Ale wystarczy jedno dotknięcie, żeby morale się podniosły i wtedy mogę tutaj stać i próbować. Zobaczmy, jak tam jest głęboko. No, z 4-5 metrów na pewno. Ja stoję na metrze.
tam z 5 metrów głębokości i powolutku, lekko uzbrojonego tego Shatiza po tą górkę będę podciągał. Takie dosyć wysokie skoki, bo pociągam tą przynętę pod górkę, a ja chcę, żeby ten opad był jak najdłuższy, ale z drugiej strony jak najwolniej tą przynętę prowadzić w moim kierunku. Siedzi, jest szczupak i to chyba nie najmniejszy. Niemożliwe, słuchajcie, ja już miałem wracać, już miałem znikać. Ładna ryba, nie jest potwór, ale jest ładny. Miałem już wracać, niemożliwe, dosłownie w tej momencie miałem się poddać. To jest to, o czym wam mówiłem tyle razy, nie wolno się poddawać. Jest w podbieraku. Zobaczcie, prawie 5 metrów pode mną, dosłownie końcówka tej górki, którą obławiałem, dosłownie ostatni kant, stałem tam, obławiałem wszędzie bez brania, dosłownie, najprawdopodobniej to był ostatni rzut. Nie jest to duży szczupak, myślę, że taka 65, pod 70 cm ryba, ale zobaczcie, zeżar całą moją przynętę i jest w końcu szczupak. Niemożliwe. To właśnie jest wędkarstwo. To jest właśnie wędkarstwo. Słuchajcie, to nie jest ogromny szczupak. To nie jest ryba, która gdzieś sprawia, że trzęsą mi się ręce i nogi. Chociaż sam fakt, że było to branie nagle, po takiej długiej przerwie, po tylu godzinach bez brania, sam fakt, że było to branie, oczywiście masa emocji, wędkarski skurczy, troszkę tam te ręce się trzęsą. Natomiast ryba przyzwoita, jak najbardziej, bardzo fajny szczupak. Myślę, że podobnej wielkości jak ten, który mi wyszedł z poprzedniej łączki. Natomiast jest, w końcu, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem tak wiele razy. Nie wolno się poddawać, trzeba próbować. Obłowiłem całą tą łąkę, od metrowej wody po 3-4 metry. Wszystko co najbardziej zarośnięte. Stałem 50 metrów obok, na wielkim spadzie, pięknym zejściu. Obławiałem, rzucałem, ciskałem i jerki, i duże gumy, i małe gumy. Wszystko co mam leciało do wody bez dotknięcia. I w zasadzie ostatnim dryfem, w ostatnim rzucie jest szczupak. Mało tego, przed chwilą, jak odczepiałem tą rybę, wiatr mnie zepchnął jeszcze głębiej i okazuje się, że tam, gdzie stał ten szczupak, jest piękna ławica drobnicy. Także ja wiem, że szczególnie w Polsce uważa się, że szczupak nie jest rybą ławiczną, stadną, jak najbardziej nie jest. Nie chcę wam powiedzieć, że pływa 50 szczupaków obok siebie i tak polują, ale w dobrym miejscu, w odpowiedniej porze dnia, gdzie mają schronienie, gdzie mają pokarm, gdzie jest opcja na to, że najedzą się dosyta, naprawdę obok siebie może stać parę ryb. Nie mówię, że co 10 cm, ale na blacie, powiedzmy 100-metrowym, takich ryb może być nawet kilka, nawet na zbiorniku, gdzie tych ryb nie ma. Dość gadania? Łyk herbaty zwycięstwa i już wam pokazuję rybkę. 16,5 cm szatis, połknięty cały, bez najmniejszego problemu. Jest to typowy szczupak dla mojego zbiornika. Maleńki pyszczek, naprawdę nieduży, ale fajne, grube ciałko. Przyzwoita ryba, tak jak mówię, koło 70 cm, może z lekkim plusikiem, ale fajny, grubiutki szczupak, który zeżarł tą przynętę bez najmniejszego problemu. O to chodzi w końcu. Jest pike, czas go wypuścić, włączyć kamerę, która właśnie się wyłączyła i spróbować dopaść może jeszcze większego. Jest pajkus. Dobra. Jestem jakby zupełnie z drugiej strony wyspy, na drugim spadzie i zobaczymy, czy tutaj też coś się wydarzy. Po drodze widziałem fajną ławicę drobnicy, gdzieś na 7-8 metrach, myślę, że tam w razie czego też się zatrzymam, jeżeli starczy czasu, ale na razie tutaj 5
metrowy blacik, który też wygląda bardzo smakowicie. Tylko nie popsuć brania teraz, Ejsik, w razie czego, i będzie bardzo fajnie. Jest ryba w pierwszym rzucie i spadł. Nie wierzę. Co właśnie przed chwilą do ciebie powiedziałem, Ace? Fajnie to wygląda. Nie popsuj brania. No, przed chwilą ci powiedziałem, nie popsuj brania. O nie. W pierwszym rzucie, dokładnie w tym miejscu, gdzie potencjalnie spodziewałem się ryby. Fajne uderzenie. No, zaciąłem tą rybę. On chwilę był na kiju. Nie był to potwór, ale niestety spadł. Ajojojojoj. Szkoda. Ejsik, ty baranie, ty bronio, ty kurde. Niestety, ale muszę kończyć dzisiejsze wędkowanie. Szkoda, bo... No, rosną emocje, rośnie apetyt, jak się stoi na tego typu miejscach. Ja lubię łowić przy trzcinach, bardzo lubię emocje związane z łowieniem przy trzcinkach, natomiast łowienie na blatach, na tego typu miejscach, na jakich łowiłem dzisiaj, to również jest masa emocji, dlatego że tak na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo, co tam uderzy. To może być 50, to może być ryba 120 cm bez problemu. Oczywiście takich za wiele tutaj pewnie nie ma w tym zbiorniku, może jakiś pływa, ale oczywiście szansa na to jest. Słuchajcie, na pewno szkoda, że nie wykorzystałem tych dwóch brań, dosyć mocnych mogły być przyzwoite ryby, natomiast ja jestem zadowolony i tak naprawdę bardzo mocno. Akurat zaczyna wijać, jak muszę spływać, no idealnie, brawo. Słuchajcie, na pewno jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło. Przede wszystkim dlatego, że to jest dokładnie, dosłownie to, o czym mówiłem na jednym z ostatnich odcinków pod tytułem Dlaczego ryby nie biorą. Raz, że nie wolno się poddawać i trzeba próbować w nowych miejscach, trzeba próbować łamać te nasze stereotypy i przyzwyczajenia i próbować łowić w zupełnie innych miejscach. Tutaj ja akurat to miejsce znam doskonale i łowię tam regularnie, natomiast drugi punkt, o którym mówiłem, to to, że mimo tego, że to jest jezioro i w teorii jeziora się nie zmieniają tak mocno, to wystarczy trochę cieplejszy wrzesień, trochę zimniejsza wiosna i drobnica i drapieżniki będą w innych miejscach. Łowiłem na tej górce szczupaki, na tym 1,5-metrowym blacie, od którego zaczynałem. Z jednej strony to był błąd, że skupiłem się tylko na nim, teraz już to wiem, mogło mnie to kosztować te wszystkie brania. Z drugiej strony łowiłem tam naprawdę przyzwoite pajki, a potem dopiero gdzieś od 8-10 metrów trafiałem szczupaki w drugich miejscach. Tych drapieżników raczej nie było na 5-6 metrach, tak jak dzisiaj. Dlaczego są teraz? Bo jest ciepło. Jest za ciepło, drobnica kręci się jeszcze, nie tylko po zimowiskach, ale właśnie po takich głębokościach. Jest jedzenie, będą drapieżniki. Normalnie o tej porze przy trzcinach powinno być już żerowanie niesamowite, powinny być przymrozki, które wypchają tą drobnicę na otwartą wodę i powinna być zabawa mega, dlatego tyle czasu poświęciłem na łowienie przy trzcinach. Nie udało się, nie ma tych wyników, trzeba kombinować dalej, trzeba próbować. Odpowiedni sprzęt, odpowiednie przygotowanie i 3 szanse dzisiaj. Na naprawdę przyzwoite szczupaki. Wyjechał z wody tylko jeden, ale to nic. Najważniejsze, że kolejne lekcje odrobione, kolejne wnioski wyciągnięte i następnym razem będę przygotowany jeszcze lepiej. Tak jak wam wspominałem, w poniedziałek wyruszam na bardzo fajny wyjazd z potencjałem na naprawdę fajne ryby, z mega fajnym gościem, także już teraz was zapraszam serdecznie do subskrypcji, bo kolejne odcinki mogą być naprawdę, naprawdę niezłe. I może nawet coś złowię. Tego nie obiecuję. Dzięki wielkie, ekipa, za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.